Dzień dobry Państwu. Dzisiaj moim i Adama gościem. Cześć, witajcie. Jest czterokrotny rekordzista świata w skiubie Łukasz Burliga. Cześć Łukasz. Cześć, dzień dobry, cześć. Cześć Łukasz. No cóż, no, rozmawiamy z wielokrotnym rekordzistą, zatem o te rekordy ja chciałem osobiście zapytać. Pamiętam twoją walkę w zeszłym sezonie, jak z Michałem Żewuskiem w tym skubie na zmianę się wymienialiście tymi rekordami, nawet tego samego dnia tam był jakiś remis, pamiętam. Tak. Jak ty się czujesz jako jeden z absolutnych faworytów w tej konkurencji na Mistrzostwach Polski? No, czuję się tak, wiadomo, że jest presja, no bo mamy tak naprawdę taką dobrą czwórkę, można powiedzieć, i tutaj miejsce na podium nie jest tak naprawdę przesądzone, no bo te czasy tak jakby mamy, tak można powiedzieć, stałe poniżej 3 sekund i to tak naprawdę nie ma takiej pewności, że ta średnia poniżej 3 sekund da podium, czy nawet jakby pokuszę się o stwierdzenie, że w tym roku nawet może dać piątą lokatę, więc... Dla porządku. Gdyby nie Rasmus Stubb Detlefsen, jakoś tak dobrze przeczytałem, gdyby nie ten zawodnik, to można by powiedzieć, że mamy mini mistrzostwa świata w tej konkurencji. No, na mistrzostwach Polski. Tak, dla początku może wymieńmy, kogo mamy na myśli, mówiąc o takiej trójce, czwórce. Ty Łukasz, tak? Mhm. Michał Żewuski, Jonek Kłosko. No i Michał Krasowski. I Michał Krasowski, właśnie. Tak, średnia 2,23 chyba, tak, coś takiego. Dokładnie. Myśmy z Michałem Krasowskim rozmawiali jako pretendentem do obrony, czy do tytułu w Squarze, natomiast w Skubie jak najbardziej. Wiemy, że Michał ma bardzo dobre wyniki. Mhm. Tak. No i mocno trenuje, nie? No te 20 setnych różnicy, myślę, że no tak jak tutaj Łukasz powiedział, traktują go wszyscy bardzo, bardzo poważnie. Tak. No i przede wszystkim Michał jest też bardzo jakby równy z tymi średnimi. Widziałem, że często mu się zdarza właśnie zrobić te średnie jakieś mocne poniżej 3 sekund, więc to 2,23 jest z pewnością zasłużone. Ja bym chciał Ciebie, Łukasz, zapytać o jedną rzecz, która mnie osobiście bardzo interesuje. Kiedyś próbowałem zagłębić się w tą konkurencję, no nie udało się, ale chcę Ciebie zapytać jako specjalisty, jak wyglądają metody zaawansowane na Skuba, ile tam jest mniej więcej algorytmów, ile czasu trzeba poświęcić, żeby osiągać te wyniki w okolicach no, poniżej 4 sekund? No to głównie te zaawansowane metody opierają się podobnie jak w dwójce, na ułożeniu po prostu pierwszej warstwy i dokończenia całego ułożenia skuba jednym tak naprawdę algorytmem spośród, nie znam dokładnej liczby, około 120, coś takiego. A w praktyce ile ty algorytmów znasz? Bo tam mówisz 120 algorytmów, wiemy też, że na przykład Scorepad Square też jest tam masa algorytmów, ale w praktyce jest ich znacznie mniej. To ile w praktyce stosujesz? Znaczy, w praktyce to różnie bywa, bo na niektóre sytuacje nie używa się tak naprawdę tych algorytmów, tylko łatwiej zaczerpnąć jakiś rozwiązań sytuacji z tych podstawowych metod. Po prostu są o wiele szybsze. Tak naprawdę, dobrym przykładem jest Michał Krasowski, który nie używa tak często algorytmów na dane sytuacje, tylko rozwiązuje wiele przypadków tą podstawową metodą i wychodzi w jego przypadku znacznie szybciej. Ja może tak wyjaśnię, na przykład permutację Z w skubie można zrobić algorytmem takim bezpośrednim, ale można zrobić dwa razy permutację U i często się okazuje na przykład w wielu wypadkach, że ta permutacja U jest po prostu szybsza, wygodniejsza, bardziej pod rękę. Jak się wie, to jak sfinger klikować, to po prostu idzie szybciej. Nie? Tak, zależy jak komu pasuje właśnie. Chociaż w tej jakby bardziej zaawansowanej metodzie permutacja Z zdarza się tylko wtedy, kiedy tak naprawdę mamy skipa tego ORL-a tak jakby, no bo reguły się permutację Z skipuje, czyli są cztery sytuacje i na nie są o wiele prostsze algorytmy niż na samą permutację Z. Tak jakby, więc nie występuje ta permutacja Z. Ale czy to, o czym mówisz, ty widzisz już w preinspekcji? Jak często macie tak zwane one looki? Ja tych one looków, powiem szczerze, ostatnio próbowałem coś z nich ogarniać.
na te, nie mówiąc o tych dwuruchowych przypadkach, bo wiadomo, tam na dwuruchowych przypadkach łatwiej jest już wszystko zobaczyć, ale na takich trzyruchowych, czteroruchowych próbowałem ostatnio właśnie coś ogarnąć z nich, żeby mieć tak jakby rzeczywiście więcej tych one-logów, bo powiedzmy zdarzają mi się tak może raz na jedną średnią, co przy tych dzisiejszych średnich ułożeniach to tak naprawdę solve bez one looka nie gwarantuje takiego pewnego ułożenia sub 2,5. A Ja uważam. kręcę głową, dlatego że dla mnie to jest nieprawdopodobne, bo ja myślałem, że na przykład, że ty czy Michał Żebowski właśnie głównie one lookujecie, tak jak na przykład w 2 na 2. Te super wyniki to są przede wszystkim one looki, nie? A tu się okazuje, że to po prostu jest taki, no, luka hell w zasadzie, nie? No ale pytanie, czy Michał Żebuski też ma ta podobną, tak jakby proporcję tych one looków, czy trochę więcej? Bo mi się kojarzyło, że on mówił, że więcej tego ma. Nie wiem, Łukasz, mi się Sądzę, też taka że opinia. tak, sądzę, że Michał Żukowski ma trochę więcej one-looków niż ja, ale bez porównania tę ilość one-looków ma Jonek, który po prostu jak patrzyłem na jego ułożenia, to co drugi solf, on wiedział już, jaki będzie miał przypadek. Po prostu to jest Niesamowite. niesamowite. No dobrze, no to w takim razie w czym polega ta różnica? Bo powiedziałbym wielka przewaga, no może wielka w liczbach, no bo Jonek jest ósmy na świecie w tym momencie, wy No jesteście w właśnie. pierwszej czwórce, ale tak, Jonek jest jednym z najszybciej startujących zawodników w ogóle. Ten jego ruch węża na początku jest niesamowity, a do tego tak dużo mówisz, zna one looków. Dlaczego akurat on teraz no, trochę dalej wylądował, mimo że ma takiego skilla? Trudno mi naprawdę powiedzieć. Może jest to jakby, nie wiem, jakaś presja spowodowana tymi łanukami, albo po prostu stres taki. Nie, różnie to bywa tak naprawdę. Może na pewno jest możliwość, że jak wie już, przewidział już całe ułożenie, to może go to bardziej stresować. I wie, że może mieć dobry wynik i to właśnie go gubi w tym wszystkim. Może tak, No albo po czyli prostu mniej szczęścia, nie? no tak. dochodzimy do momentu emocji, ale ja trochę zmienię jeszcze temat, bo skoro już jesteśmy przy tych niesamowitych wynikach, to ja zwróciłem uwagę na to, że twój rekord jest już blisko sprzed roku. No, trochę może za dużo powiedziane, że sprzed roku, ale w grudniu będzie rok. To będzie druga połowa grudnia, Santa Clausy i jakby moje pytanie też jest takie. Czy ten rekord zostanie poprawiony i czy jak długo może się utrzymać, nie? Bo może jest tak, że przez przypadek, no ale jakoś doszliśmy do jakiegoś kresu w tej konkurencji. No, sądzę, że może nie w tym roku, ale w przyszłym na pewno zostanie poprawione i to będzie może wynik bliski tej średniej pyrkowej piramiksowej Tymona. I raczej tutaj ta znajomość one looków wydaje mi się zdominuje nad tym klasycznym układaniem jakby dwuruchowym, czyli ale kto wie. Może po prostu, na przykład w tej mojej średniej WR-owej 2,03, okay, wtedy mi się zdarzyło, że miałem trzy one looki. I jedna zdarzyła się na tej dwójce. Czyli na tej jednej jedynce nie miałem w ogóle one looka, tak jakby dostałem przypadek pod rękę i jakby udało mi się właśnie osiągnąć ten czas poniżej 2 sekund. I ten właśnie pierwszy czas mnie zgubił, bo tak naprawdę jak widziałem, jak Jonek i Michał robili na nim potem 1,70, 1,80, to tak naprawdę ta średnia mogłaby być spokojnie poniżej sekundy 90. Do teraz by się trzymała. Też. No. No, ale jakoś tak się zdarza, że jednak się już długo utrzymuje. Tutaj wiadomo, że w tych sprinterskich konkurencjach to kwestia skrambla jest niezwykle istotna. Czy w Skubie właśnie ta kwestia skrambla jest, jak mocno jest istotna? Kwestia skrambla. No na pewno jest bardzo istotna. W ogóle w skrybie jest taka ciekawostka, nie może nie ciekawostka, ale ciekawa sytuacja, że niby jest ograniczona liczba rozwiązań, na przykład na ułożenie tej pierwszej warstwy, ale czasami każdy widzi tak naprawdę coś innego. I niektóre sytuacje mogą się okazać nieoczywiste i może mogą doprowadzić do jakiegoś łatwego przypadku, a skramble w tym momencie, no,
mają właśnie w tym przypadku duże znaczenie. Ja teraz pozwoliłem sobie tak szybko porównać czterech zawodników wasze ostatnie pięć występów finałowych i tak patrzę, że najsłabiej w tym momencie wypada właśnie Jonek. Jemu zdarzają się w finałach średnie powyżej trzech, czy nawet tam w okolicach czterech. I to, co mówiłeś o Michale Krasowskim, no kurczę, naprawdę imponująco. Ostatnio była trójka, ale tak to praktycznie same dwójeczki tutaj wciska. No i wiadomo, że ty z Michałem praktycznie równo, łeb w łeb idziecie, tam średnio w okolicach 2,70 w finałach. No ciekaw jestem, jak poradzisz sobie z kolejnym pytaniem, a mianowicie wytypowaniem podium tej konkurencji już za kilka tygodni. No i właśnie tak jak mówiłem na początku, to jest, to też jest loteria, bo na przykład to co się działo na przykład dwa lata temu, czy tam rok temu, kiedy to w 2016 akurat utrzymaliśmy podium ja, Jonek i Michał, to w zeszłym roku Jonek był poza podium. I teraz zobaczymy, co właśnie się przytrafi tego roku. Ale jeśli miałbym obstawiać, to sądzę, że Michał na pewno wyląduje na podium, wywalczy, obroni pewnie tytuł. Ale zaskakująco właśnie tak skromnie typujesz, to znaczy z siebie nie. W sensie, ostatnio jak mi doszła ta nowa kostka od moju, bo to zauważyłem, że moje będą być coraz bardziej równe. Tak utrzymywać się w okolicy 2,70, więc o to tak już trochę się zaczynam mniej martwić i wydaje mi się, że mam dosyć spore szanse na podium, może nawet na wygraną, więc zobaczymy. A skoro pojawił się temat sprzętu, to jaki według ciebie Skube na ten moment rządzi na świecie? Tutaj jest tak naprawdę walka pomiędzy dwoma Skubami, tym od Chi, Wingi i tym nowym od Moju, który jeszcze nie wyszedł, który ma wyjść dopiero do miesiąca chyba i tak jakby to jest ulepszona wersja tego Moju V1 i to jest prototyp tej kostki Moju V2 dostałem dobre pół roku temu i nie zapowiadało się jakoś dobrze, ale jakoś miesiąc temu dostałem już ten ostateczny model i powiem szczerze, że to naprawdę może zawojować w świecie skuba, może jakoś wywalczyć bardzo dobre średnie. Jakoś mniej dosięga mnie stres, kiedy układam na tej kostce i daje mi się osiągać te właśnie wyniki poniżej 3 sekund. Jest stabilna po prostu pewnie. Tak, jest bardzo stabilna. Nie ma takich usterek. Popy się prawie w ogóle nie zdarzają, nie wspominając już o tych nacinkach. A jak wy się bronicie przed tymi plus dwójkami? Bo to jest konkurencja, w której my jako delegaci, ja powiem ci szczerze, chyba delegacko najbardziej nie lubimy, bo tam co drugie ułożenie kończy się tym slice'em, tak, takim tak. I musimy sprawdzać, czy jest ta plus dwójka, czy nie. Czy wy w ogóle w jakikolwiek sposób przeciwdziałacie temu, czy odkładacie i tak naprawdę nie czujecie tego, czy będzie plus dwójka, czy nie? Znaczy w skibie to jest akurat moim zdaniem najciekawsza sytuacja, bo mnie się nigdy prawie nie zdarza tak lecieć na maksa w ułożeniach. Za każdym razem próbuję dokręcać wszystko. Jakby cały czas sejwuję te ułożenia. Ewentualnie jak już mi się zdarzą te pierwsze dwa, trzy solwy dobre, no to po prostu staram się lecieć na dobrą średnią. A jak widziałem, jak w tej samej rundzie co Janek układał i ja, i mi się wtedy udało zrobić WR-a, to właśnie Jonka średnio zgubiła ta plus dwójka, która tak naprawdę zanim odłożył kostkę nie była plus dwójką. Czyli tak naprawdę to jest kwestia po prostu szczęścia i nieszczęścia. A wiadomo, że jak dokłada się na maksa, no to skupię z taką kostką, której nie trzeba dużo wysiłku o plus dwa. No cóż, no to pozostaje w takim razie życzyć tobie, aby wszystkie te czynniki, o których mówisz, zbiegły się w jedno i przyniosły tobie szczęście na Mistrzostwach Polski. Dokładnie. I żeby wynik i może ten rekord, żebyś miał okazję poprawić. Znaczy ja powiem wam, że jestem pewien, że ten
finał z Cube'a, jaki zobaczymy w Bydgoszczy, będzie jednym z najbardziej emocjonujących, bo stawka jest w sensie wysoka, wiadomo, że mistrzostwa kraju, ale i stawka zawodników jest najbardziej chyba wyrównana ze wszystkich konkurencji. To prawda. No i też coraz więcej zawodników osiąga coraz lepsze wyniki z Cube'ie. Powiem szczerze, że w przyszłym roku to może być jeszcze więcej polskich średniców. Dobrze, Łukasz, wczoraj z Symonem zahaczyliśmy trochę o trójkę, bo ja przypomnę, trzymamy się zasady, że raczej rozmawiamy z faworytami pojedynczej konkurencji, nie przeskakujemy na konkurencję, ale tutaj siłą rzeczy Tymon jako rekordzista Polski w średniej zahaczyliśmy go o ten temat. Ty jesteś rekordzistą Polski w singlu, który zresztą przed tygodniem, nieco ponad tygodniem poprawiłeś. Jak widzisz podium w trójce na PN-ach? Jak może ono wyglądać? Jeśli miałbym typować, no to sądzę, że Michał Żywucki obroni tytuł, a no pozostanie ta walka. Tymon, Michał, może Maciek. Ja patrzę w międzyczasie właśnie, jak Plechosowi idzie ostatnio. Widziałem właśnie, że ostatnio zrobił jakąś średnią, ma 7,30, 7,40. 7,40, no kto wie, kto wie. Tutaj cieszy mnie to, że to właśnie nazwisko Plechosa się tutaj pojawia jako kogoś, kto może jakoś zahaczyć o finał. Jeszcze raz życzę, ja osobiście życzę Ci szczęścia, życzę Ci dobrej formy i trafienia z formą w dzień. No i cóż, walki o najwyższe laury Bydgoszczy. Tak, ja Ci, Łukasz, też bardzo dziękuję za rozmowę i też życzę Ci powodzenia na bardzo ciekawym finale w Bydgoszczy. Trzymaj się, Łukasz, cześć. Cześć.